Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Endgame, polska gra lub polska gra Endgame, jak to woli. Dzisiaj wszechmocny, wszechuniwersalny, jedna z kilku postaci, która jest w stanie przejść Diablo na wszystkich poziomach bez żadnej asysty, bez żadnego problemu, a nawet bez enigmy. To się liczy. Słuchajcie, Elingulis, wkradło się tu małe L, niemy, nie bez słowa, można to różnie tłumaczyć, z języka Zulu, czyli lis, lub też w dosłownym tłumaczeniu język angielski, ale ja wolę go jako niemego. Zapraszam. Had the evil from my dreams followed me at my heels? He seemed to have demons of his own. Jeżeli chodzi o postać, to występuje tutaj pewien standardowy szablon. Jeżeli nie jest to postać duelowa, no to przy dobrym ekwipunku, oczywiście torczu i anihilusie, zawsze wartość siły to 0. Właśnie tutaj następny, zręczność, to decyduje, czy będziemy robić bardziej postać duelową, czy bardziej pod monsterki i inne enemy, i tu też klikamy 0. Jeżeli chodzi o energię, absolutnie również 0, a wszystkie punkty sugeruję wydać na żywotność. Jeżeli chodzi o rozbudowane statystyki, druid jest postacią bardzo, bardzo uniwersalną, więc przyjrzyjcie się tutaj, przeczytajcie sobie, jak szybko się porusza, jak szybko rzuca czary. Jest tu kompletny standardzik. No i oczywiście ostatnie tutaj, czyli absorpcję ognia i minus odporności wroga na ogień zawdzięcza oczywiście, jak się pewnie domyślacie, z Feniksa starczy, ale to za chwilę. Zapraszam. Wszechpotężny Windu, jak go wcześniej nazwałem, korzysta tak naprawdę z jednego głównego ataku, jest to tornado. Tornado zadaje, pamiętajmy, też obrażenia fizyczne, czyli jeżeli będziemy kogoś zabić, jak ktoś będzie miał odporności na fizyczne, no to musimy użyć Sandermana. No i drugi atak, bardzo, bardzo wspomagający, jest to huragan. Huragan dodatkowo zamraża, powoduje obrażenia od zimna, także jest bardzo, bardzo sympatyczny. Zbroja cyklonu, element nieodzowny, absorbuje tutaj obrażenia od magii, jest tutaj zmorą wszystkiego tego, co rzuca na przykład ognie, zimnem lub błyskawice. No i oczywiście czasami możemy kogoś potraktować z arktycznego podmuchu. Jedną najlepszą rzeczą w umiejętnościach Windu jest to, że wszystkie te tutaj wydane punkty są automatycznie synergią do samych siebie, także jest to wypas po pachę. Jeżeli chodzi o zmianę kształtu, tutaj absolutnie nie klikamy nic. No i przyzwania, ja Wam sugeruję tutaj po jednym punkciku w drzewku do niedźwiedzia, upiornego wilka, ducha wilka, no i oczywiście kruków. To się bardzo, bardzo przydaje na PVM i też oczywiście na PVP, gdzie możemy tymi oto tutaj naszymi kompanami skupić smoczy gniew, zatrzymać na przykład smajta, czarodziejka może uderzyć właśnie w te oto nasze statko zo, no i oczywiście resztę całych punktów dębowy mędrzec, bez tego by się tu nie udało dobrze funkcjonować. Naprawdę nieprawdopodobny boost do życia i tak właśnie wygląda mój tutaj, moje drzewko umiejętności na moim Elingusie. I've been searching for you, Marius. At last, I find you. It wasn't my fault. It was the Wanderer. W
Wyposażenie i skrytka to na pewno najbardziej przyjemny etap tej prezentacji. No, pragnę zwrócić uwagę, że nasz Alingulius, nasz Windu wygląda naprawdę prześlicznie i zawdzięcza to właśnie ekwipunkowi. Staram się wszystkim swoim druidom zamontować Enigmę w wieczornym całunie. Uważam, że wtedy wyglądają oryginalnie, fenomenalnie, jeżeli chodzi o właśnie taką postać jak druid. Reszta to oczywiście kompletny standard. Mamy tutaj Hoto, czyli serce dębu. Mamy tutaj szpony Trangoula. Dlaczego szpony Trangoula? Gdyż dają jeszcze boosta oprócz szybszego rzucania czarów do zimna, a też oczywiście tutaj robiłem sobie takie różne zawody, czy będę bardziej w tornado wchodził, czyli robić komuś taksówkę na koszmarze. Te fajne postacie idą z tornado, pękają jak baloniki, to jest bardzo przyjemne i wtedy jestem w stanie sobie zrekompensować tą stratę na zimno Sandermana. Standardowo dwie obrączki Bulkatosa, tutaj żadnego odporności na zamrożenie nie posiadam. Windu bardzo szybko i bardzo dobrze się teleportuje. Nie musimy mieć tutaj piątki, możemy mieć jakikolwiek but Halkos i tak będzie spełniał swoją rolę, czyli daje plus jeden do umiejętności i do życia. Standardowo siatka Ara Chnidów, no i oczywiście piaskołazy, skarabuszowe buciki, 15 na 15 eteryki. Te buty eteryki mogą tu być zastosowane, gdyż jak dobrze na dole widzicie, przywraca jeden punkt trwałości na 20 sekund, więc jest wypas po paki. Standard, kalejdoskop Mary 30, a może do tego hełmu potem przejdę, no wygląda prześlicznie w tym hełmie. Feniks Monarcha, ze względu na to, że bardzo fajnie działa tutaj oczywiście aura odkupienia, regeneruje nam manę, no i fajnym boostem jest absorpcja ognia i też uderzenia od zwiększone od obrażeń 362. Bardzo, bardzo polecam wszystkim tą tarczę. Na W oczywiście CTA 6, drugi parametr jest najważniejszy, a w drugiej ręce standardowo Spirit. No i jeżeli chodzi o hełm, a to wypas po pachy, popatrzcie, mamy 2 do umiejętności druida, 2 do huraganu, 1 do tornada, prześwietny boost, 2 dżawele wbite, które dają nam plus 18 do siły i plus 30 do wszystkich odporności. To były 2 dżawele, 9 do siły, 15 do odporności. Reszta pochodzi absolutnie z hełmu. Hełm, wypas po pachy. Mam tutaj kilka skillerków do żywiołów. Standardowe małe talizmany do życia i do odporności. Anihilus 20 na 20 i Torch 20 na 20. Jeżeli chodzi o skryteczkę, no tu już się naprawdę dzieje, tak jak już mówiłem, różne mutacje tutaj i permutacje przechodzi nasz druid. Mamy tutaj Sandermana, który łamie nam na zimą, mamy tutaj oczywiście Sandermana, który łamie na fizyczne, mamy dodatkowy zamiennik ducha 35, jeżeli byśmy chcieli, mamy oczywiście wodołazy, które dają nam więcej do zręczności i boosta do life'a i mamy tutaj duszę Natalii, perfa 25 na 25, tak jak mówiłem, jeżeli byśmy chcieli szybciej biegać, czyli 40 do poruszania się i chodzić i komuś robić na przykład tombrany. Na tombranach ten druid jest po prostu no, masakryczny, po prostu leci i swoim całym tornadem rozwala wszystko. Skąd ten wybór tego wypaśnego hełmu? Mamy tutaj zamiennik, czyli olśnienie 17 w eteryku dla naszego merca. Reszta skillerków, jak widzicie, do żywiołów i 2 też do żywiołów, które szybciej odzyskują równowagę. Dodatkowo oczywiście standardowy u mnie zamiennik na kasterów, czyli kolec czarodzieja z wbitym klejnotem 7 na 15, 7% szybsze odzyskiwanie równowagi, 15 do odporności, co jak widzicie daje nam boosta do odporności 90. Dodatkowe taliki, które wkładam na duel zamiast księgi. No i 3 amuleciki do zmiany, jeżeli byśmy sobie chcieli podnieść FCR-a. 2 do druta, 20%. Life, nowy pas po pachy. Następny 2 do druta, 20% szybszy. Tu już mamy też do odporności i ewentualnie 4 level świętego pocisku. I ostatni, no szkoda, że daje 10 szybsze rzucanie tylko czarów, nie 20, ale wtedy by był kosmicznie drogi, gdyż daje plus 26 do siły, 15 do zręczności i plus 35 jest najważniejsze na błyskawice, bo głównie z błyskawicami walczymy, także jest wypas po pachy.
Jeżeli chodzi o zamienne tiary, bo też takie ma, no słuchajcie, wszechstronny, wszechmocny Windu. Tutaj jest taka, nie powiem, wypas popachy, 2 do umiejętności, 20% przerzucania czarów, wbite 2 klejnoty wypaśne, które dają mu dodatkowo 14% zyskiwania uwagi. Mamy tutaj 13 do siły i niezły boost, plus 31 do zręczności, jeżeli byśmy chcieli sobie wypracować blok na tarczy, plus tego oczywiście resy, a najważniejszym z nich, wszystkie mają plus 10, a do błyskawic plus 35, fascynacja poziom pierwszy, 22 ładunki. Następna jest jeszcze kompletnie nieruszona, nic nie zrobiona, kupiłem ją bardzo tanio i ma 2 dziury, co się jest najważniejsze, 2 do druta, 20% rzucania czarów szybszego, 9 do wszystkich odporności, no i nowa mrozu, 4 poziom 30 ładunków, ale jest. Ostatnia tiara, no czekam na jakieś kolejne postacie, jak dodadzą, wiadomo, już mam 24, żeby na Helu pokusić się u Larcuka, czy wybije 2 dziury, no bo wtedy ta tiara by była, też ją kupiłem tanio, byłaby fenomenalnie nieodczytalnie droga. Popatrzcie na staty, 2 do druda, 20% przerzucenia czarów, obrażenia od ognia to się liczy, ale 20 do zręczności, 39 do zdrowia, 19 do odporności, jakby tu strzeliło 2 dziury, no to kill je Elayson. I oczywiście na koniec creme de la creme, słuchajcie, hełm, który, no szkoda, że jest w postaci, jak tu widzicie, wilka głowy, tak? Wolę oczywiście tą, na Windu bardziej taką wizualnie wartością, to jest właśnie ten hełmik tego kozła, no ale wilk też jest niezły i to jest super hełm po prostu na duele, pełna profeska. Słuchajcie, wilcza głowa niestety, ale popatrzcie, tego szukamy. 2 do umiejętności druta, popatrzcie głównie na skille. I plus 3 do tornada. To jest podstawa, jeżeli chodzi o duele. Dodatkowo ten hełm z nieprawdopodobnej daje plus 2 do Armagedonu i plus 2 do szczeliny, czyli mamy tutaj już kompletnie cały wachlarz wszystkiego. A jeszcze, żeby było mało, wbite javele i reszta umiejętności hełmu, czyli mamy plus 14 do uzyskania równowagi, plus 12 do obrony, 18 do siły, 14 do zręczności, 25 do life'a, reszta jakieś takie coś tam, obrażenia względem demonów i skuteczność ataku względem demonów, na pewno nas nie interesuje, ale było bazowo schemem i 12% szans rzucania 4-poziomowego zaklęcia wiązka błyskawic przy otrzymaniu trafienia. Naprawdę mega, mega kozacki hełm. Oczywiście nie był tani. Jeżeli chodzi, jeszcze wspomnę o kwestie dueli, no to pamiętajmy o tym, że musicie sobie trzymać takie rzeczy oczywiście jak tutaj taką tarczę burzy, w razie czego, żeby podbić ten blok, i w tarczę burzy należy włożyć runę Eld, co zwiększa o 7% szansę na blok i wtedy taka tarcza burzy naprawdę jest nieprawdopodobną rzeczą, jeżeli chodzi o wszystkie duelowe postacie, i taką tarczę naprawdę musicie sobie gdzieś tam w schowku zatrzymać, a oprócz tego oczywiście po to 40 w razie czego, gdyż tu mamy 39. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ekwipunek i skrytkę. You know what I seek, Marius. What I saw then was not meant for mortal eyes. Nasz najemnik o imieniu Ahsab, słuchajcie, standardowo posiada harta w gadziej skórze 2238, resy 26, no, słuchajcie, jest i tak nieźle, eteryczną mandalię z wbitym realem na zniwelowanie odporności na, znaczy minusu do odporności na ogień, czyli minus 30, real daje plus 30. No i tutaj, tak jak mówiłem, cała też postać tego druida miała mielić tym wszystkim tornadem, więc oczywiście obniżone na zimno, zagłada tutaj jest zainstalowana, która daje nam po wyposażeniu Święty Chłód aurę na poziomie 12, a oprócz tego jeszcze oczywiście daje nam odporności wroga na zimno minus 47, także jest wypas popachy. Póki co właśnie dzięki temu, że chodzę tutaj z Feniksem, mogę regenerować manę,
nasz jeszcze Merc posiada śmiałość, czyli daje wszystkim dodatkowy boost do obrony. Można tutaj zastosować ciernie i można wrócić oczywiście też do ustawień standardowego, czyli leczenie się, a w ręku włożyć mu olśnienie, które widzieliście w skrytce. To by było tyle na temat najemnika. No dobrze, a teraz powalczymy sobie z potworkami. Czekajcie, muszę jeszcze zrobić pewną taką rzecz. Jak to wyglądało wcześniej? O, ale jest słodziak, normalnie słodziak. Dobrze, tak to wygląda realnie i polecimy sobie na pierwszy, tutaj na zlodowaciałą wyżynę. Rzucimy sobie standardowo bu. Tak jak już mówiłem wcześniej, wspomniałem to kilkukrotnie, Windu jest postacią uniwersalną, jest w stanie przejść tą grę bez żadnego problemu i mielimy, gdyż dysponuje nie jednym atakiem, tak, który jest w stanie być spreventowany, tylko właśnie dwoma, może zamrażać. Popatrzcie, jak to idzie, patrzcie, co robi Merc. Te oczywiście wulkany tutaj wybuchające, to oczywiście pochodzi z Merca i jego tyczki. Tak, czyli mamy tutaj 5% szansy na rzucenie od 18 poziomu zaklęcia wulkan, gdy atak dosiągnie celu, a ponieważ jest bardzo duża szybkość ataku, zobaczcie też na obrażenia, no tym jest bardziej wypas po pachy. Przyzwiemy oczywiście sobie tutaj teraz naszego misia, przyzwiemy sobie upiornego wilka, których możemy przyzwać tylko 3, ducha wilka możemy przyzwać 5, no i oczywiście ptaszki, kruki, które bardzo szybko padają, również 5. I znowu wracamy do naszego tornada. Szybki skok na szczęka, pół, nie boimy, o, przeskoczyłem go, łup, 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 słuchajcie, i wszystko leży, tak to właśnie wygląda. Słyszałem, o, mniejszy talizman, coś się będzie działo i możemy bardzo szybko fyk, 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 no popatrzcie, jak to działa, jest prześwietny, przepiękny, przefantastyczny, właśnie tak się gra druidem. Nawet słuchajcie, jak wcześniej wspomniałem, druid bez enigmy jest w stanie bez żadnego właśnie problemu przejść tą grę, ma bardzo, bardzo dużo punktów życia, dzięki duszkowi potrafi się przeskutecznie bronić właśnie swoją statkiem, ona to blokuje wszystko i skupia smoczy gniew, a on może właśnie wspomagać i konkretnie naparzać jedną do zręczności, ale kał. Dobrze, zobaczymy, może jakiś trzeba będzie naprawić naszego druta, nie, nic nawet nie doszło i to by było nasze PvE, PvM. No a teraz przejdziemy chyba do PvP, zapraszam. You have just ensured the doom of this world. Like the wind to hell be over. The sky shall rain fire. The seas will become as blood. And all creation shall tremble before the burning standards of hell. Arise, Diablo. Lord of Terror. Dobrze, jesteśmy już tutaj w moim standardowym ekwipuneczku, jeżeli chodzi o właśnie PvP. Tak właśnie wyskakuje do wszystkich i do wszystkiego. Mamy tutaj jedynie problem 65 z resami na ogień, ale możemy to bardzo szybko właśnie zmienić kolcem czarodzieja, który zbustuje nam wszystkie resy. Naprawdę tutaj mamy tyle opcji, że nie mamy żadnego problemu z niczym. Standardowo przyzywamy sobie trzutkę, dajemy naszemu przeciwnikowi zabić naszego Merca, no i wyskakujemy przed wioskę Galów, gdzie rzucamy sobie oczywiście na początku buł,
I oczywiście, jeżeli nam pozwolą, jeżeli nie jest to normalny duel, a nie jakaś mieszanka. No i po kolei boostujemy się. Może to na koniec. Przyzwiemy sobie oczywiście jeszcze raz, to nam nie umarło, czyli duszka. Standardowo właśnie duszek jest jako pierwszy. No i popatrzcie, 6742 HP-ków, popatrzcie na obrażenia, 7046 tornada, 7385 maksymalne, a nasz huragan zadaje i zamraża 2898, 3013, to naprawdę są sowite. No i oczywiście FC, skaczemy, wlatujemy komuś na klatę, lub też oczywiście robimy na postać namelocka, chainlocka i podążamy za nim, wbijając mu się kompletnie na plecy i zadając atak z tornada. Słuchajcie, dwie trąby, czy tam jedna nawet kompletnie zadana na klatę, no powala gościa. Windu od wielu, wielu lat, od samego początku dominuje sferę właśnie PvP, jest bardzo dobrą, bardzo skuteczną postacią, no o nieprawdopodobnej wytrzymałości. Jego statystyki rozbudowane w tym momencie, popatrzcie, przeczytajcie to sobie, nie zamierzam w ogóle tego czytać. Jak widzieliście, dodatkowy ekwipunek, mogę zmieniać kompletnie, absolutnie wszystko. Posiada bardzo, bardzo dużo rzeczy, no i dzięki temu właśnie dominuje tą strefę, możemy zmniejszyć sobie obrażenia, możemy wrzucić sobie co, a możemy jeszcze bardziej zboostować, słuchajcie, sobie życie. No naprawdę opcji jest bardzo milion i nie są to wcale drogie opcje, jeżeli chodzi właśnie o PvP, gdyż wystarczy nam Hoto, nawet Chaco, normalny Spirit i reszta, popatrzcie, to nie są drogie ekwipunki. Później dopiero zaczyna się zabawa, jeżeli chodzi o wyciąganie FCR-a. Jeżeli chodzi o resy, to też możemy kolec czarodzieja. Popatrzcie tą różnicę. Pokażę wam, jaka będzie właśnie na kolcu czarodzieja, kiedy troszeczkę bardziej podkręcimy sobie właśnie szybsze rzucanie czarów, co jest bardzo modne. Zobaczcie, jak obrażenia tutaj malują o kilka stówek, 500 tak naprawdę punktów malejących. Jeżeli chodzi o tornado, tutaj dużo się nie zmienia, ale popatrzcie, jak już będzie zapylał, fu, no po prostu rzuca w momencie ileś tornad, a jeszcze bardziej naprawdę możemy to wykręcić. Aresy już są kosmiczne, naprawdę ciężko jest mu obniżyć w dużym stopniu resy. No i pamiętajmy, że cała nasza trzoda jest w stanie przyjąć atak, zblokować. W zależności od tego też taka rada, z kim walczymy, czy jeżeli walczymy ze Smite'em, no to wystarczy tam naszych kilku wilków. Jeżeli walczymy z Soso, która nie jest jakaś globalna, wystarczy nam dodatkowy jeden niedźwiedź, nie musimy całej trzody przezywać. No oczywiście troszeczkę problematyczny jest tutaj barbarzyńca, gdyż on po prostu przez nas przelatuje. No ale pamiętajmy, że możemy sobie założyć właśnie Coa, czy taką tiarę z wbitymi dwoma berami, czy właśnie posłużyć się standardowym tarczą, taką jak właśnie ta tarcza burzy z Eldem, i spreventować te fizyczne 35%, no to daje nam naprawdę masę, masę możliwości w PvP. Dziękuję. Destruction. Tak, tak, dziękuję, dziękuję i mamy tu już końcóweczkę. Zanim oczywiście dolecę, pragnę tutaj jeszcze raz właśnie podziękować jeszcze raz za, niekiedy ktoś napisze jakiś złoty komentarz. Ostatnio właśnie kolega napisał, że przy odcinku z Nekromantą obecny, bo zostało to zmienione bodajże w patchu 2.4, został zmieniony maksymalny FCR do Nekromanty. Kolega to szybko wyłapał. No musimy kogoś zabić, żeby zregenerować sobie tą manę.
Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. W momencie skacze, łup, łup, łup. Wszystko pełne. Dalej możemy podróżować. No popatrzcie, jaką słodką mieli tutaj to wszystko. Jest znowu regeneracja. Przeskakujemy dalej. Można by powiedzieć, że szybciej by było, gdybyśmy założyli tutaj naszemu mercowi olśnienie. Albo na przykład, nie wiem, możemy sobie właśnie wziąć na mercu dodatkowe cielnie zamiast tej obrony, ale tak już zostawiłem, więc niech tak będzie. Przypominam oczywiście o niesubskrybowaniu, nie lajkowaniu tego kanału. Naprawdę te wszystkie nagrania nie mają na celu jakieś komerki i tak dalej, mają na celu pokazanie tutaj, co można zrobić. Zadawajcie pytania, jak kupić, gdzie kupić. Na samym początku, kiedy powstała w ogóle to ten pomysł, o, kruki jak zawsze zginęły, kiedy powstał ten pomysł nagrania tego wszystkiego, to nie chodziło mi tutaj o żadne jakieś takie, przyzwiemy sobie kruki, no ba. I frustor, natka, łup, łup, łup. Rzucimy sobie jeszcze na szybko tutaj bu do wszystkich. To nam powinno wystarczyć. Coś wypadło? Nie, 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 nie. Jakaś maczuga, jaj. Kolega się tutaj popsuł, ok. Cały czas sobie sprawdzajcie, jak te kruki tutaj, czy one umierają, czy nie. Na wilczki, czekajcie, wjadę w nich. Co skończyło się śmiercią naszego... O, wilczki cierpią. Odychydy. Chaotyczna zbroja, czekajcie. Mam tutaj miejsca, może ją zabiorę. Zobaczcie, naszemu druidowi absolutnie nie dzieje się nic. Zwróćcie uwagę jeszcze na resy, jak są wyżyłowane. 85 na ogień, 80 na błyskawice, 75, 75 zimno i trucizny. Jeszcze raz ekwipuneczek. O, może tutaj w sam środek. No jest twardo. O, przypływ sił. Nasz melt by nam się wyhaczył. Czekajcie, podniesiemy jakieś mikstury leczenia. O, pełnego damy mu. Tak, tak, tak. Nasz melt poszedł level do góry. Sobie wypijemy. Czekajcie, kogo nam zabili. Wszystko jest. I lecimy na bala. Lecimy na bala. Chaotyczną zbroję weźmiemy dla kasy. Kasy nigdy nie... za mało, fru i wlot na klatę. No niestety tu może być problem z maną, będziemy ją pili. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Coś mu tam ściąga. Bijemy sobie manę. Kruków już nie ma. Wszystkie zostały spizgane. Jeszcze raz odnowimy sobie tornado. A już będzie końcóweczka. Jakiś element, diament. Bez skazy. No, tak właśnie wygląda zabijanie w stylu druta. Możemy naprawdę bardzo, bardzo dużo, gdyż bardzo ciężko nas zranić. Wokół siebie mamy nasze statko, gromadkę, naszą ferajnę, która skupia właśnie smoczy gniewa. My możemy bezkarnie, nie dość, że zamrażać, to jeszcze pacyfikować stornad. Jest bardzo, bardzo skuteczną bronią. Zobaczymy, co na koniec udało nam się tutaj zdobyć. I tak naprawdę nic, ale będzie chociaż z tego kasa. Idziemy sobie tutaj do Kane'a zidentyfikować. I kończąc cały wywód, bardzo dziękuję za jakieś takie korekty, delikatne komentarze i bardzo bym był szczęśliwy, jeżeli byście właśnie umieścili jakiś komentarz, jaką postać chcecie następną, gdyż mój jeden z bardzo bliskich kolegów, który gra ze mną w tą grę,
mu właśnie wyraził taką prośbę, więc może następny albo następny, bo już są plany oczywiście, jakie odcinki nakręcić, ale piszcie, co byście chcieli właśnie zobaczyć z tej listy pod dołem, a ja postaram się Wam odpowiedzieć oczywiście na każdy komentarz i mamy to na czysto i właśnie o, to tak damy, zaparkujemy, mamy polska gra, jesteśmy tutaj, a ja postaram Wam się to nagrać i oczywiście pytajcie, jeżeli będziecie mieli też specyficzne pytania, ile co kosztowało, gdzie to jak najlepiej zdobyć, właśnie po to był nagrany prolog i wszystkie te sklepy pokazane, żebyście mieli do tego dostęp i świadomość, że tak naprawdę takich ekwipunków to nie zbiera się. A niektóre itemki to nawet można nie zobaczyć przez całe swoje życie. I taka jest prawda. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Dzisiejszym gościem był Elingulis, czyli niemy, bezimienny i jak wspomniałem, a z języka Zulu, czyli lis, etc., etc. Życzę Wam miłego dnia i przyjemnego. Pa, pa. Free throughout your world. They must be stopped at all costs.